Siódma porażka w dziewiątym meczu Lecha Poznań w lidze, to się da jakoś wytłumaczyć? Nie da się tego wytłumaczyć. No. To, co się dzieje, to jest po prostu... Przychodzi w ogóle jakiekolwiek nasze myśli, to co moglibyśmy sobie przypuszczać, że trudny moment to był wcześniej, teraz to już jest po prostu niemożliwe, co się dzieje, bo my nie potrafimy nawet sobie stworzyć dobrej, jakiejś dogodnej sytuacji, chociaż jednej w spotkaniu, żeby móc zagrozić bramce przeciwnika. Jest jakieś zacięcie, no, coś nie idzie, naprawdę, ale też jak nie idzie z przodu, my też z tyłu powinniśmy to wszystko trzymać, nie powinny te bramki padać, a dzisiaj przez te pierwsze bodajże 25-30 minut to cały czas coś się działo pod naszą bramką, jak nie wrzutka, to jakiś strzał, to gdzieś piłka prosto padła, gdzieś zamieszanie i na pewno to się potem gdzieś przekłada na drużynę, że jak jest nerwowo, nie potrafimy gdzieś tej piłki od tyłu rozegrać, to ta nerwowość się wkrada gdzieś też do tych ofensywnych zawodników. Nerwowość spowodowana słabymi wynikami, a czy ona jest dodatkowo potęgowana ostatnim miejscem w tabeli? No na pewno staramy się nie patrzeć w ten sposób. Naprawdę w każdym meczu wychodząc mówimy sobie, że musimy walczyć, musimy wrócić do tego, co było naszą silną stroną, czyli drużyna, taka jedna, że no każdy pracował za drugiego, każdy pomagał i z tego też potem to owocowało tym, że z przodu mieliśmy sytuację, że dochodziliśmy do tego, a teraz mimo tego, że gdzieś ta walka jest, tak, że staramy się, to potem gdzieś z przodu jest zacięcie, no nie potrafimy dojść do żadnej sytuacji. Wiele trudnych momentów w Lechu Poznań już przeżyłeś, ten jest najtrudniejszy? Takiego momentu ja sobie nie przypominam, żeby w ogóle seria 5 porażek chyba z rzędu teraz jest. To jest dla mnie niebywałe. No, ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji, ale teraz musimy też również z tego wyjść. No, dzieją się przeróżne rzeczy. Oczywiście nie przejdziemy tak do porządku dziennego, że przegrywamy mecze i okej, zdarzyło się, jest kolejny mecz, tylko my musimy na pewno wyciągać wnioski i tyle, naprawdę, bo nic więcej nie pozostaje. Musimy, tak jak mówię, wrócić do tego, co było, czyli do tej walki, do zaangażowania, a na pewno wróci to, co było, czyli ta nasza moc, to, że naprawdę jako jedność pracowaliśmy wszyscy.